W imieniu Pana Narodowa bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników 14. Mistrzostw Powiatu Pomorskiego w Stanowie Pięcionożnej imieniu Marka Szczęsmana, opowiada przewodniczącego Rady Powiatu. Witam bardzo serdecznie kibiców zgromadzonych na trybunach. Witam sędziów i trenerów i kierowników wszystkich drużyn. Jednocześnie witam wszystkich prezesów, którzy przybyli na dzisiejszy turniej finałowy. Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan Stanisław Wrzeszewski, w grupie grają Kurt Sokoł, Anki Sokoł w ręce prawej, Wielka Zdzisz Łowów i Kolan Chłowów. W grupie Dennis Barta, Przepice Wolaka, Jeziora Anato, Wolce, Gromek, Zoko, Pogor, Anek. W pierwszym meczu spotkają się drużyny klubu sportowego Panków, występować będzie w stronie białych w następującym zestawieniu. Bramce Łukasza Szymańca, numer 10 Pasieka Tomasz, 14 Tereusz Grzegorz, 11 Wojciecki Piotr, 16 Krzysztof Dawid, 13 Krzysztof Jakub, 4 Tomzyński Cezary, 9 Zawora Paweł, 3 Oklaza Przemysław, 18 Arkadiusz Kira. Kapitanem drużyny jest Oglaza Przemysław, trenerem pan Oskar Koperac, a kierownikiem pan Krzysztof Grzyszy. Przeciwnikiem drużyny klubu sportowego Panku będzie klub sportowy Sokół Wręczyca Wielka w strojach pomarańczowo-czarnych w następującym zestawieniu. Eliaszyński Łukasz, bramcy numer 12 Warski, Adrian 10, Darzak, Karol, przypomnę, że Karol Darzak, eliminacja jest dobra, 8 bramek, numer 11 Kosmin Mateusz, 22 Tomkowski Dariusz, 9 Toborek Łukasz, Kujek, Janik Piotr, 16 Maźniak Paweł, 6 Pietrzak Piotr, kapitanem drużyny pan Kotkowski Dariusz, trenerem pan Rafał Czerw, a kierownikiem pan Marek Noga. Zapraszamy drużyny do rozegrania pierwszego spotkania. Mecz poprowadzą panowie pan Paweł Kuba i pan Patryk Podłoszowski. Większa, 4 minuty czerwona kartka w konsekwencji.
piłka sobie w tym czasie bramę. Proszę Państwa, rozpoczęto meczu pierwszą bramkę finałowego turnieju dla klubu sportowego Panek zdobył Jakub Szulski numer 13. Jest to jego już trzecia bramka w całym turnieju. Wyeliminacja zdobył Wierzchowski, w tej chwili zdobył trzecią. W ten sposób drużyna klubu sportowego Panku prowadzi 1-0. Sokoł Brzęczyca Wielka. Jeszcze malutka informacja o regulaminie w turnieju. Sugerując się wygodnie całych niszów, zostawiłem 20 minut. Przypominam, ze względu na dziennik drużyn, dzisiaj wypowiedzimy raz 15 minut. Mimo, że tam regulaminie, także proszę to wziąć pod uwagę, ze względu się na dziennik drużyn, wypowiedzimy raz 15 minut. W tej chwili wymagającą bramkę dla Brzęczycy, zatem dziewiątą w mistrzostwach zdobywa Karol Barza. Thank you.
który będzie na wyjście za niespełna 12 sekund, 16 sekund, 4:16 i mamy środkiem drogę wejść na wyjście. 4:16.
się, niemniej jednak